Hej, cześć, witajcie z tej strony, Karze Kozak, witajcie w trzecim odcinku z gry Remnant from the Ashes. Glad to see you got the reactor running. And I see Reggie gave you the dragon heart. Dostaliśmy serca smoka, prawda? He wouldn't part. I suppose his notes would be useful to you. Very well. Reggie may play the old fool, but his judgment is rarely off the mark. You've proven yourself reliable, stranger. But I doubt you'll last long out there without help. Go see Riggs and McCabe downstairs. They'll fit you with better gear. Come see me afterwards. Dobra, powiedziała, że mamy iść ulepszyć sobie ekwipunek tam u Rixa i tej Makebi, czy jak ona miała. Mam nadzieję, że może w końcu wyjdziemy z tej bazy się postrzelać na jakimś otwartym świecie. Gdzie oni byli? Tutaj chyba byli, co nie? Tak. Ulepsz mi broń. Hey, friend. Ah, thanks for getting the power back on. Ford mentioned we should help you get sorted for the city, as a thanks for getting us out of a bind. Ah, maybe we can put your old blade to good use after all. Ah, let me look. O, dostaliśmy... halo? Okej, dobra. Dostaliśmy... Mogę coś ulepszyć, tak? Co ulepszamy? Tutaj dostajemy 10 damage'a więcej. Tutaj dostajemy 1,7 damage'a, tu dostajemy 6 damage'a, ale to będzie chyba najmocniejsze. Więc weźmy to ulepszmy. All right. Hey, i... now that's better. Oh, and take this. It's not the strongest stuff, but more protection than what you've got. Ej, a czy w innym odcinku nie była ta zbroja przypadkiem bez właśnie tego? Płaszcza? Płaszcz magika. Ładne, ładne. Dobra. We'd all be long gone if Ford didn't run a tight ship. She keeps this place going and helps folks like you. If you need any weapon upgrades in the future, come see me. McCabe over there will help you out with the augments for your gear. But, stick to business talk. You know, she's not much for chat beyond her work. Mhm, mamy zagadać z tą McCabe, to byłaś ty. So you're the stray Ford was talking about. Stray? We got plenty of mouths to feed without taking in random drifters. Apparently taking out a few root is enough for our commander, though. Ford's gonna give my time to every stray who wanders in, and we're having words. I'm McCabe, I'm the engineer, and you're a pain in my ass. I'm not some scrap peddler, got it? I don't upgrade trash. Mm-hmm, got right, it. Then. Let's see what we're dealing with here. That's all you get for now. Get me more components and I'll make more. For a fee. Now get out of here. I'm tired of your yapping jaw. Dobra, dziękuję. Dobra, ulepszenia do broni. Okej, czyli przytrzymując R1 używam ulepszeń do broni. Niektóre są aktywne częściej, inaczej trochę. I działają na typ strzelania. I weapon mody się zakłada tam. Dobra. Idziemy do Commander Ford. Może ona da jakieś... Nie, dostaliśmy Weapon Mode do pistoletu. A ten pistolet jakoś inaczej nie wyglądał? Nie, tak. Tylko jak się go używało? R1. Tak? Nie wiem, nie mogę teraz sprawdzić. To się musi chyba najpierw załadować. Dobra, idziemy do niej. Good to see you more equipped. Riggs and McCabe do good work. I hope this will be enough to get you on your way. We can't leave by the gates now. Co to tak, Ami? The founder, my grandfather, gave me this key years ago. He said we should only use it when there's no other choice.
Well, we are out of choices. Considering you stuck your neck out for us, it seems fitting you do the honors. Take it. There's a terminal downstairs in the main room. Use the key there. That lucky. With any luck, we can get the thing running. Well, here's hoping it doesn't. Dobra, czyli chyba mogę iść tam, bo dostałem kluczyk. Tak domyślam się, bo nie przeczytałem, do czego ten kluczyk. Może coś tu jest. Nie ma. Kurde. Ej, easy. Mogę niszczyć i... Ej, zablokowałem się chyba. Nie, już odblokowałem, ale... Mogę niszczyć rzeczy w pokojach ludzi i dostawać za to rzeczy. Jej, rzecz, dla której zacząłem grać w tą grę. A otworzysz mi to? A. Okej, w terminalu na dole. Dobra, lecimy na dół. Zobaczymy ten rewolwer może w akcji. Mam nadzieję, że to będzie jakaś lepsza misja. Dobra. To tu miało być chyba? Tak, tu. Tu i co klikamy? Tu, dobra. Nie mogę. Nie mogę. To kliknijmy. A, tak. Musiałem najpierw włożyć ten kluczyk. Ta, teraz działa. Dobra. D-A-T-L-A. Datla. No jakoś tak. Dobra. Okej, kamień magiczny. Otwarty kamień. I... Teraz wielki czerwony kamień. Idziemy go rozwalić. Okej, no. Read about it, but I never saw it working. This red eye might be our only door to the outside world now. You want to get out of here? This is your shot. Dobra, nam. Well, thankfully, you don't need to. Everything you're looking for is out there. My grandfather was the commander before me. They called him the founder of Ward 13. He brought everyone to Ward 13 when the Root first attacked. He was determined to learn where the Root came from. He spent so much time out there, searching. And one day, może przeżył. The outside world better than anyone here. It's easier to think he's dead. There's a room just outside the ward. All his notes, any hint of where he went. It's there. If you want to reach the atoll, he may be the last one who knew how to get there. Listen, I know this has all been a bit rough for you. Been rough for everyone. But you came through for us. For that, I'm grateful. You're welcome back anytime. Good luck. Dobra. Coś się dzieje ważnego. Dobra. To co? Zobaczmy, co to robi. Red Crystal. Musimy go aktywować. Boję się pod to podchodzić trochę, ale może już... Use checkpoint. Dobra. Co się dzieje? Okej, okay, moc survival. Aha. Okej, okay, dobra. Lecimy. Founder's Hideout. Tam się przenieśmy, bo tam możemy.
Dobra, teleportowaliśmy się gdzieś. Zwiedźmy. Dobra, chłop nie może przeżyć, no. Jest taka dziura. To raczej się dostali. Są przedmioty jakieś. Co to takiego? Online. Dobra, przeczytajcie sobie. Zastopujcie filmik. I bierzemy. The World. 13 keycard. Dobra, coś kolejnego. Przeczytajcie sobie, zastopujcie filmik. Dobra, coś tu jeszcze? Bo ja nie wiedziałem, że mogę rozwalać rzeczy. Może tu coś mogę rozwalić. Nie. A tu? O, mogę, ale nic z tego nie ma. Checkpoint. A, bo tam byliśmy. Dobra, to nie chcę nic. To idziemy. Jesteśmy na zewnątrz. No, taki świat, no, jak z The Last of Us. Gdzie są? Tu jest. Ślepy jestem, miałem go na celowniku. Znaczy, on też jest ślepy, bo nie przybiegł, ale... 7! 10! Zdychać! Czemu on ma taką żabę? Kurde, was tam jest więcej. Weapon mod. Co to dało? Więcej bije. Na pewno. I to dużo więcej. Coś jeszcze? O kurde. Leczę się i to szybko. Będziemy z nich rzeczy sobie zbierać. Ojcz. Kurde, ile? Jest jeszcze to pole leczenia? Chyba nie ma. Bierzemy wszystkie skrapy i te rzeczy. To koniec? Oj nie. Kurde, rzucił czymś na mnie. Zdechnij i daj przedmioty. Nie dał nic. Dobra, tu coś pewnie jest w samochodzie. Nie da się wejść. A powinno być. Nie chcę jeszcze używać tego serca smoka. Ja go użyję dopiero w takim momencie, gdybym miał umrzeć, ponieważ... No nie wiem, czy powinienem teraz marnować. Dobra, już jest lepiej. Nie bije za 5 na daleko, ale... Ten shotgun bym go użył z chęcią, tylko... Musimy jakieś przejście znaleźć, rozumiem, tak? Tu może? Nie, bo zamknięte. Do góry pewnie. No, bardzo możliwe. A, no, jak mówiłem. Tu iron i to jest do zniszczenia. A do otwarcia jednak na to. Co dostaliśmy? Iron, skrapy. Gdzieś tu było jeszcze jakieś przejście? Tam jest przejście. Dobra, to tamtędy możemy iść. Tak? Tędy. Nie, tu nie ma jednego. Albo jest, albo nie ma. To domyślam się, że jak nie ma, no to będziemy iść tędy do przodu. Jest tu jakieś wejście? Bo ja bym się normalnie wspiął, jak to jest z mojej wysokości postaci, no. Nie, ale to... Też można zrobić tak, bo to jest duże, to na pewno przechodzi, czyli tam jak jest jakieś wyjście, to znaczy, że ono prowadzi za ten kamień, tak? Dobrze mówię? Jest tu jakieś wyjście? No, prowadzi za tą górkę, ale... O chłop. Nie mogę przestrzelić tego, więc no tak średnio, ale już wiem, że prowadzi, więc jest lepiej, no. Tylko... To się nie otwiera. To którędy? Jeszcze wyżej nie umiałem wejść. Przynajmniej nie widzę miejsca, którym mógłbym wejść wyżej. Bo... Kurde, oni tu przyleźli! Którędy? Bo ja dalej nie wiem, którędy oni tu wleźli. Jak już tu są, to mogliby pokazać chociaż. No... Kurde.
Mało mam. Użyliśmy serca smoka, leczy mnie to do max. Dobra, coś zdobyliśmy. Mogę użyć też tego skilla, ale... No to musi tędy prowadzić jakoś. Tu? No którędy... Którędy udało ci się wejść? Dachem? Możliwe? Kurde, ja myślałem, że mogę na oślep strzelać. O, tędy! Bo schodami się ukrywa. Więcej ironu. Dobrze, bo ulepszamy sobie później bronię. Tu ich też będzie paru pewnie, co? Nie? Nie, ale naprawdę świat fajnie wygląda tutaj. O, checkpoint tu jest, tak? Mogę tu otworzyć. Jednak nie. Taka próba też nie da rady, no to... Idziemy naokoło. Kolejne potwory. Mogę je zajść po cichu, tak by mnie nie widziały i je zdjąć jakoś od tlesów. Oj, tam jest jakiś wielki. No to chyba lepiej, żebym zrobił to po cichutku. On widzi. Kurde, czemu walę dużego? On jest jakiś większy niż inne. Kurde. Rzucam je gra od razu na głęboką wodę. Ała! Ej, jeszcze krwawienie dostęp. Nie, ja muszę tam do... Biec. Dobra, nie udało się. Nie chcę umierać. Nie tak szybko. Uleczcie mnie. Ej, to nie było leczenie. Dobra. Kurde, za cztery? Kurde, za 15 z tego, ja mam loa. Użyj tego serca. Kurde, wykrwawiłem się. No, dobra. Okej. No dobra, żyjemy. Znaczy, dalej mam 3 serca. Czyli te jedno, które robi na nowo walka, więc ją szybciej już teraz zrobimy. Ta, są, no. No to dobra, teraz lecimy speedrun, bo wiem już, którędy przejście. No to zobaczymy, ile nam potrwa przejście do kolejnego checkpointa. Nie ma. Tu nie tak łatwo ze mną. Glebę. I ciebie też. Ty mnie nie pokonasz, co nie? Oni dalej przychodzą, tylko teraz trochę inną ścieżką. Więc ja sobie pozwolę paru ominąć. Zdychaj. Dajcie trochę skrapów i biegniemy dalej. Zaraz przydałoby się też broń ulepszyć. Mogę to teraz szybko tutaj zrobić. O kurde, wybijecie mnie dalej. Szybciej macie umierać. Dobra. Bierzemy. Bo amunicja. Ale mogę teraz ulepszyć? Nie możemy. No to nie fajnie trochę. Dobra, szybka śmierć. Znaczy no... Zaczyna się najgorsze, bo niby nie użyłem jeszcze żadnego serca, ale po dostaniu z tego miecza mam krwawienie. Czemu go tu nie ma? Jest tam. Czy on teraz biegnie? Nie. Może. Nie wiem, weźmy iron. Zobaczmy, czy tu idzie, czy nie. Dobra.
Dobra, uniknęliśmy. On ma dużo HP bardzo. Ja nie wiem, gdzie on ma głowę. Nie trafił. Nie wiem, czy go się w plecy bije, czy... Kurde, jeszcze ten! Użyjemy. Przyda się. Darmowe zdrowie. On zdech. I on też, dobra. Mamy. Amunicję tylko z niego dostałem. Jeszcze mnie uleć, dobra. Kurde! Was tu więcej niż przeczuwałem, że będzie. Nie wiem, czy ja nie powinienem najpierw tego checkpointu tam zdobyć. Czy ja nie idę jakąś drogą, którą... Nie powinienem przypadkiem iść, bo... Tak jakby amunicja mi się powoli kończy. Wiem, że z nimi powinienem na blisko, ale... Jakby... Jak oni są daleko. Dobra, udało się uniknąć. O, no właśnie. To jest trudno ich lekko pokonać, jak oni są dalej. Nie, idę dobrą drogą. Dużo kolejnych. Dobra, kolejnych dwóch. Mogę się uleczyć na spokojnie? Czy gra mi nie pozwoli? Nie pozwoli, no to leczymy się tak. Chodźcie, no. Dawajcie. Wolę mieć max health'a niż część tylko. Chodź, nie rzucasz. Dobra, nie, idziemy po tamte rzeczy, bo jak już nie ma, nie podbiegają, no to... Co to jest? Freezing dust. Kurde. Obrywam. Przez ściany znowu. Coś tu jest? Mogę dzwonić? Nie mogę. No chodź, rasuj, rasuj. Dobra, leży. Dobra, nie, biegniemy do tego checkpointa, bo już... Tak jakby... Na mapie nie wygląda, jakby miało być przejście. Też jakby... Tu jest checkpoint jakiś, dobra, no to tu się zatrzymamy i chyba to nie jest checkpoint jednak chyba, co? Dobra. Rest of checkpoint, dobra, robimy se tu jako checkpoint. Use. Spoko, można odpoczywać. Dobra, to resztę zobaczymy w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.